Po I wojnie światowej kompleks budynków szpitala został kilkakrotnie rozbudowany. Poszczególne projekty sygnowali architekci zatrudnieni w Miejskim Urzędzie Budowlanym Albert Krüger i Otto Schroeder. W drugiej połowie lat 20. zagospodarowano wolny plac znajdujący się w centrum szpitalnego kompleksu. Pomiędzy jednym z budynków salowych a łaźnią dobudowano nowy Instytut Rentgenowski, połączony z nimi ogrzewanym łącznikiem. Wokół ośmiokątnego holu ze świetlikiem zgrupowano szereg pomieszczeń służących do diagnostyki i radioterapii, przedzielonych grubym betonowym murem mającym chronić pacjentów przed promieniowaniem. Wewnątrz zgromadzono całą aparaturę, która dotychczas była rozproszona po różnych oddziałach szpitala. Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w tym miejscu pod koniec lat 20. zbudowano oddział pediatryczny, dwuskrzydłowy budynek wykonany w nowoczesnej jak na owe czasy szkieletowej konstrukcji. Budynek został wyposażony w dobrze nasłonecznione tarasy z myślą o najmłodszych pacjentach. W tym samym czasie współautor tego budynku, Albert Krüger, zaprojektował również budynek, który znamy jako dzisiejszy Wydział Farmacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Za moimi plecami znajduje się trójskrzydłowy budynek oddziału internistycznego zbudowany na początku lat 30. W tym modernistycznym gmachu w żelbetowej konstrukcji urządzono salę dla 200 pacjentów. W narożnikach północnego członu zamontowano wysokie szyby windowe służące do transportu chorych. Poszczególne sale były wyposażone w balkony od południowej strony, które służyły do zażywania kąpieli słonecznych. Nowy oddział został wyposażony w przydatne udogodnienia. Kabiny telefoniczne, lampki nocne oraz systemy alarmowe przy łóżkach, a także elektryczną wentylację. Na wyższych piętrach urządzono wygodne, przestronne sale dla odwiedzających. Jednym z ostatnich elementów starego wyposażenia wnętrza jest ta podłużna ławka, która znajdowała się w poczekalni budynku. Za moimi plecami znajdują się pozostałości dawnych stawów hodowlanych, w których hodowano karpie dla rekreacyjnego połowu dla pracowników. Poza tym w pobliżu znajdowały się też trasy spacerowe dla pacjentów, a także szklarnia i termokurczaki. W okresie II wojny światowej sytuacja szpitala uległa zasadniczej zmianie. Liczbę miejsc na oddziałach zwiększono o kilkaset łóżek ze względu na potrzeby Wehrmachtu. Poza tym na tyłach szpitala wzniesiono 7 prowizorycznych baraków, w których hospitalizowano robotników przymusowych z różnych krajów Europy. W 1935 roku, 2 lata po przejęciu władzy przez narodowych socjalistów, na terenie Szpitala Miejskiego w Gdańsku powstała Państwowa Akademia Medycyny Praktycznej. Jeden z jej rektorów, Erich Grochsmann, niechlubnie zapisał się w historii jako twórca Instytutu Higieny Rasowej. W czasie II wojny światowej uczelnia została przemianowana na Akademię Medyczną. W okresie II wojny światowej inwestycje budowlane w Gdańsku zostały ograniczone do niezbędnego minimum związanego z potrzebami wojennymi. W tym czasie zakończono rozbudowę oddziału chirurgicznego, przedłużono blok operacyjny, a w podziemiach umieszczono dobrze wyposażony schron przeciwlotniczy, w którym możliwe było wykonywanie operacji nawet w trakcie nalotów. Kolejnym obiektem ukończonym w trakcie II wojny światowej był drugi Instytut Rentgenowski z innowacją w postaci przegród ołowianych pomiędzy pomieszczeniami. Latem 1942 roku, po pierwszych poważnych nalotach na Gdańsk, zrozumiano, że Gdańsk nie może funkcjonować bez szpitala. Dlatego na terenie całego kompleksu powstało 6 wzmocnionych szczelin przeciwlotniczych, a w wyższych budynkach, w piwnicach zorganizowano wzmocnione schrony. Zachowane plany i projekty z tamtego okresu dowodzą, że władze miasta chciały zapewnić awaryjne schronienie dla 1500 pacjentów, lekarzy, a nawet okolicznych mieszkańców. Wszystkie te miejsca schronienia, schrony i rowy przeciwlotnicze spełniły swoją rolę w dramatycznych okolicznościach wczesną wiosną 1945 roku, kiedy zostały zamienione w podziemny, prowizoryczny szpital pozbawiony łóżek, ogrzewania i leków.